podstawę astrologa, jego skille, jego możliwości w walce. Zacznijmy od najbardziej podstawowych skilli, które on posiada. Odróżnienie wszystkich innych klas, nie mamy zakładki action, bo nie posiada on klasy bazowej, tylko od razu joba. I lecąc po kolei, skille, które są bardzo podstawowe. Malefic zadaje damage o potencji 150, bardzo podstawowy atak. Może od razu pokażę, jak on wygląda. No, tutaj Kingdomi. Strzelamy ładnymi takimi pociskami. Benefic to podstawowy skill leczący. Tu mamy kolegę, który będzie nam służył jako przykład. Jest on tańszą. Jest on, ten skill no, różni się od podstawowych skillów takiego jak Cure albo Psychic, tym, że ma niższe potencje. Ma potencję 380. Cure, którego możemy sobie wziąć jako cross-klasowy, ma 400 potencji. Różnica na tym skillu polega na tym, że jest on tańszy niż wszystkie pozostałe skille. Jego koszt na levelu 60 to 350 trzymany. Kiedy o niemal 100 many więcej kosztują pozostałe skille. Combustion, podstawowa dotka astrologa. Lightspeed pominę. Tutaj mamy odnawianie many, też na razie pominę. Helios działa mniej więcej jak Medica White Mage'a. Our Heal również jest słabszy od Mediki. Siada Cure Potency na poziomie 250. I także jest tańszą, jest tańszy od Mediki. Tutaj mamy naszego wskrzeszanie do ludzi. Nic interesującego. Mamy tutaj skill jeszcze do Extended Determinate. Działa jak Suna, zdejmuje wszystkie. No może nie wszystkie, bo na wysokich rajdach i tak się nie przydaje. Statusów. Stella jest mało przydatnym skillem, co na niektórych rajdach. Jest to pojedynczy strzał o potencji 100, ale nakłada heavy na target. Jest przydatny na przykład w Nowym Aleksandrze III, kiedy ślimaki uciekają z pola bitwy. Benefic 2, mocniejsza wersja naszego Benefiku. Ma potencję 620, Cure 2 ma 650 potencji. Oczywiście także jest tańszy od zwykłego skilla na tym poziomie. To są skille do kart. To za chwilę wytłumaczę, o co chodzi, bo one są dosyć istotne i działają tylko wspólnie. Mamy kolejna dotka na level 46, Combustion 2. To się kastuje, bo ona jest kastowalna. Nie ma początkowego damage'u, podobnie jak Combustion, więc zawsze wejdzie. Niezależnie od tego, ile mamy akurysji, zawsze one wchodzą. Mocniejszy atak, Malefic 2, o potencji 200, bardzo przydatny skill, dopisujący i dosyć silny. To są takie skille podstawowe, które posiada każda klasa. Czyli podstawowe skille leczące i atakujące. Teraz przejdziemy do skilli wyłącznie działających z danym stensem. A mianowicie nasz astrolog posiada dwa stensy. Jest to Diurnal Set i jeśli dobrze pamiętam, to jest Nocturial Set. I one działają następująco. Pierwszy Diurnal Set zwiększa nasze tempo rzucania skilli o 5% i sprawia, że wszystkie nasze skille związane z tym aspektem mają dodatkowy regen. Użyję go, żeby wam pokazać, jak to działa. I w tym momencie mamy dodatkowe skille, których możemy używać. Jest to Aspekt Benefic i Aspekt Helios. Aspekt Benefic ma podobne zastosowanie jak zwykły Benefic, czyli także leczy, single target. Użyjemy go na naszym koledze. Jest on skillem instant, więc leczy natychmiast. Jego Cure Potency wynosi 190,
w tym sensie, ale daje na 18 sekund regena o potency 100. Jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o tą umiejętność. Jeśli zmienię na Noctural Seta, to zmieni się. A, zapomniałem. Setów nie można zmieniać w czasie walki. Muszę zresetować tego Striking Doomy. To jest właśnie jedyna bolączka naszego astrologa, że nie można zmieniać setów podczas walki. W Noctural Set. Zmienimy naszego kolegę Asha i leczymy. Dajemy mu ila za 1800 i za taką samą wartość dajemy mu barierę. W przeciwieństwie do Skolara, bariera jeśli skrytuje, nie jest podwójna. Na szczęście jest to skill instant, więc mogę biegać i robić dowolną ilość barier. Więc to jest bardzo przydatna rzecz. To samo tyczy się aspekt Kiliosa. W sensie Noctural daje wszystkim bariery. W sensie Lurial daje wszystkim Ila i Regen. Na 30 sekund. Jest on słabszy niż Medica 2. Bo ma Cure Potency na poziomie 50. Jeśli chodzi o Regen, a sama potencja Heal'a jest 140. To jeśli chodzi o te dwa skille, jeszcze jest trzeci. Nazywa się Collective Uncons... Nawet nie jestem w stanie przeczytać tego skilla. Ma on dwa zastosowania. Jeśli mamy włączony stance Durial Stack, który daje nam Regeny, po włączeniu tego skilla przez 18 sekund tworzymy wokół siebie barierę, która leczy wszystkich o potencji 150, więc jak widzimy teraz tika ich wszystkich po jakieś 1050. Całkiem przyzwoicie. Patent polega na tym, że jeśli się ruszę albo wykastuję jakikolwiek skill, natychmiast ta bariera znika. Jeśli natomiast mamy włączony Noctural Set, ta bariera zmienia się i redukuje damage o 10%. I stakuje się z barierą także z Holarów, więc jest bardzo przydatne, można bardzo zredukować tą umiejętność. Kolejną umiejętnością naszego karciarza jest taki panic button, nazwijmy to, co nie? Essential Dignity. O 40 sekund ma cooldownu. Cure potency 400, ale jego potency zwiększa się w zależności od HP naszego targetu. Teraz nasz tutaj kochany kolega ma pełne życie, więc zwiększyłem go za 2700. Jeśli mu spadnie HP na przykład do połowy, wtedy nasz Cure Potency wynosi już nie 400 potency, a 700. Jeśli mu zejdzie poniżej 10% HP, ten skill ma 1000 potency. Więc możemy go dziabnąć za 6500 bez kryta. Jeśli go krytniemy, to nawet i widziałem kryty po 12000. To jest bardzo przydatne i ma krótki cooldown, więc opłaca się go używać na przykład na tankach, kiedy mają poniżej 50% życia, bo leczy ich naprawdę skutecznie i jest za darmo, więc to jest bardzo przydatny skill. Kolejnym bardzo przydatnym skillem jest Sinestri. Rzucamy go na jedną osobę w party i teraz którąkolwiek osobę będziemy leczyć, ta osoba z tym buffem będzie dostawać 50% heala. No, poza sobą oczywiście. Więc można zrobić coś takiego, na przykład my walczymy z Ravanną, jest dwóch bossów, rzucamy na jednego tanka Sinestri, a leczymy drugiego. I obydwaj dostają heala. Więc dostaje oczywiście tylko połowę, ale nie ma z tym żadnego problemu. Zazwyczaj mam przy drugiego healera i tak dalej. Można rzeczywiście wspomóc sobie Regenem, więc też jest w porządku. To jeśli chodzi o te skille. Takie czysto leczące. Teraz skille nieleczące, a raczej wspomagające. Pierwszy to jest skill odnawiający nam manę. Ten skill odnawia nam 4500 many, tak pi razy oko, bo nie policzyłem dokładnie. I redukuje nam immunity, ale te, które będziemy generować. Jeśli na przykład mamy sytuację na Ravannie, że się za chwilę pojawi czerwony i zielony. Znaczy się na Ravannie, na chwilę musimy podleczyć mocno wszystkich, bo tam są ataki.
możemy użyć tego skilla i przez następne 15 sekund nasze emisji będzie bardzo drastycznie zmniejszone. Praktycznie możemy wcisnąć wszystkich w całe party 4-5 Heliosów czy innych skillów i nie ma problemu, nie zbudujemy agro. W przeciwieństwie do White Mage'a nie użyłem tego skilla w tym celu. Znaczy do nowej many, bo bardziej tutaj zwaną jest nasze krucho. Drugi skill to jest Lightspeed. Bardzo przydatny. Zmniejsza czas castu skilli o 2,5 sekundy, jednocześnie zmniejszając im potencję 25%. Nie ma to oczywiście znaczenia na skille, które nie mają potencji, czyli na przykład stone skina, który ma zawsze 10%, czy na barierę. Teraz pokażę, jak ten skill działa. Pomimo tego, że na przykład stone skin, jakiego mam, stone skin ma 2,74, to lag serwera sprawia, że można używać go w biegu. Możemy biegać. Rzucać stone skiny. Rzucać protekty. Rzucać heliosy. I wszystkie inne skille, które potrzebujemy. To jest taki przycisk, kiedy trzeba wszystkich wyleczyć, ale musimy uciekać. Bardzo przydatny. Nieprzydatny, jeśli chodzi o na przykład DPS-owanie, bo oczywiście można go użyć razem ze skillem Gravity. O, zapomniałem, Gravity właśnie. Mamy jeszcze jeden skill atakujący, nazywa się Gravity. Działa podobnie do Flary. Robi ogromne AOE, zadając 200 potencji pierwszemu celowi i zmniejszający o 10% każdym kolejnym, aż do 50%. Więc jest potężnym AOE skillem, ale zużywa nam 1400 many, więc bardzo szybko się da z niego wybrać. Wracając do naszych skilli buffujących, jeszcze jest Disable. Sprawia, że nasz następny skill lub auto-atak, znaczy wroga, którego rzucimy, jest słabszy o 10%. Na przykład jesteśmy na 13, za chwilę będzie Mega Flara i możemy rzucić to, wydejmowany ten atak i działa podobnie jak wirus. Wirus też zmniejsza o 10% siłę danych skilli, tylko że wirus działa przez tam 10-15 sekund. Ten jest tylko na jeden skill. Ale na szczęście kombuje się razem z i Air for the Eye. Kombuje się także z wirusem i kombuje się ze wszystkimi innymi debuffami nakładanymi na bossa, na takimi jak... Nie pamiętam, że tam Monk ma taki kopniaka, który po prostu redukuje minda. Więc bardzo przydatny, można drastycznie zredukować bossowi jego siłę. No i skill jest za darmo. Za darmo i ma dosyć krótki cooldown, bo tylko 60 sekund. Można go spamować, więc jest bardzo przydatny, jeśli o to chodzi. Więc to by było, jeśli chodzi o skille buffujące. Takie pomijające całą mechanikę kart. Teraz przejdziemy do mechaniki kart, bo ona jest dosyć skomplikowana. Po pierwsze, mamy skill, który nazywa się Draft. Losuje nam jedną z 6 kart co 30 sekund. Trzeba się mieć go gdzieś blisko, koło Benefika i innych skilli, które używamy, bo trzeba go po prostu spamować jak wleże, bo im więcej te karty ciągniemy, tym więcej możemy tym zyskać. Po wyciągnięciu mam 15 sekund, żeby tej karty użyć. Teraz pokażę wam, jakie karty są i z czym one się jedzą. No to ważne. Po pierwsze, balans. Balans jest prostą kartą, zwiększa siłę osobę, którą rzucona jest o 10%. W porządku, na przykład na Draguna rzucamy Dragon 10%. Najlepiej rzucać na osobę, która robi najwięcej DPS-ów w teamie, ze względu na to, że ta karta zwiększa im po prostu procentową siłę. Ball redukuje otrzymywany damage. Karta dla tanka. Typowo. Rzucamy na tanka i tank dostaje 10% mniej w pierdzielu na twarz. Arrow, bardzo przydatna karta, ale trzeba bardzo ostrożnie używać. Zwiększa szybkość atak speedu, czyli spell speed, skill speed i autoataki. Wszystkie te trzy aspekty są przyspieszone o 10%. Ale teraz zobaczmy sytuację. Walczymy na A4, jest boss.
i rzucamy go na Monka. Monk ma doskonale opracowaną całą strategię, jak ma zrobić wszystkie swoje kombosy, przedłużać wszystkie swoje skille i tak dalej. Rzucamy coś takiego, wszystko mu się zaczyna sypać. Bo za szybko przerzuca wszystkie się buffy i skille mu się przesuwają. Robi trochę więcej DPS-u, ale bardziej mu chyba zaszkodzimy tym skillem niż mu pomożemy. Natomiast jeśli rzucimy go całemu party, w momencie kiedy na przykład Ravana ma za chwilę uciec, a potem nie będzie przez 30 sekund, a musimy szybko zrobić troszeczkę DPS-u, to nie ma problemu. Możemy rzucić tego skilla, wtedy jest on bardzo przydatny. Więc trzeba ostrożnie używać tej karty. Spear zmniejsza rekast czasu skilli off global cooldown o 20%. Jeśli mam tutaj skilla, który ma 120 sekund, do redukcji, znaczy się do odnawiania naszej mojej many, to jest skill, który zostanie zredukowany. Jeśli użyję Spira, a potem użyję tego skilla, on będzie miał tylko 94 sekundy recastu. To jest bardzo przydatne. Jeśli zaczynamy walkę, rzucamy na całe party tego skilla, oczywiście będzie 10% tylko, wytłumaczę dlaczego, to wszyscy będą mieli swoje odpałki o 10% szybciej. Jeśli Dragon odpala Blood for the Blana, to zamiast 120 sekund na nim, będzie miał go o 12 sekund szybciej. Inne słowy, po prostu wszystkim podniesiemy DPS. Średnio o tych 10-15%. Po prostu i własnymi odpałkami. Bardzo, bardzo przydatny skill. Niestety podczas walki jest bardzo mało użyteczny. Spalamy ją, żeby zbuffować inne karty, ale o tym za chwilkę. Mana. Redukuje koszt many o 20%. Przydatny, jeśli któryś healer zdechnie lub mamy bardzo mało many, a potrzebujemy mocno healować, więc przydatny. Redukuje, tutaj jest Spire. Redukuje koszt TP o 20%. Przydatne dłuższe walki, na przykład na A2, gdzie mamy mnóstwo adów i szybko wypruwają się z TP nasze tanki i tak dalej. Bardzo przydatne z karty. Teraz jak kartę działamy? Kręcimy kartą i wylosowaliśmy Spira. Teraz możemy z nim zrobić dwojako. Możemy go zaszuflować i wylosować inną kartę z deku. Może się trafić ta sama, bo ją odkładamy. Albo możemy użyć Royal Roada, który sprawia, że zwiększamy tę kartę, że tą kartę spalamy, ale zwiększamy jej możliwości. I teraz tak, jeśli użymy Ball lub Balansa, następna karta będzie miała 150% potensy. Jeśli użymy Arrow lub Spira, będzie miała 50%, ale będzie AOE. Jeśli użymy Aur All Spire, będziemy mieli przedłużone działanie tych kart. A, dziękuję Aszu, Dragon Kika chodziło. Niektóre karty nie opłaca się przedłużać, na przykład wcześniej wspomniana karta Spear nie działa na już rzucone skille. Jeśli już odpalę Blood for the Blood, na przykład Dragonem, albo odpalę tą kartę, czy jakiekolwiek inne off global cooldown skille, a potem rzucę dopiero Spira, nie będzie miało to wpływu na te obecne skille. Tylko na skille rzucone podczas działania tego skilla. Więc jego nie opłaca się przedłużać. Ten skill nadaje się do rzucenia AOE lub wzmocniony. Natomiast tu jeszcze jest coś takiego jak spread, bo ona pozwala odłożyć kartę do deku na później. Ale działa tylko podczas kombatu. Jest o tyle dobry ten skill, że odkłada kartę na stałe. Mogę sobie ją wylosować. Na przykład Arrow. Uderzyć Dumiego. No. Dawaj. I odłożyć ją sobie na zawsze. Dopóki nie umrę, nie zmienię klasy lub nie wyloguję się, ten buff nie zejdzie. Więc to jest bardzo przydatna rzecz, mogę sobie wylosować taką kartę, jaką chcę przed rajdem. A potem wejść na Dunga i zacząć bardzo przydatnie. Czekamy kilka sekund, aż się odnowi nam draft, żeby pokazać wam, jak się buffuje karty, jak wzmocnić ich umiejętności. Dzięki właśnie tej umiejętności i shuffle możemy zmieniać możliwości, znaczy się zmniejszyć random naszych kart. Niestety to jest po prostu random przecież. Jedna z sześć kart. O, trafiliśmy akurat balansa. I zbufujemy go. Spaliliśmy kartę, ona zniknęła. Więc musimy czekać 30 sekund na kolejną. Ale
Każda kolejna karta, której użyjemy, na przykład ta, którą mam tutaj w plecaczku, będzie zwiększana. Jej potencjał będzie zwiększana o 150%. Oczywiście dokładnie o 50%, więc teraz jeśli nasza karta Arrow normalnie ma zwiększa szybkość rzucania skilli o 10%, na Enhanced będzie 15%. Teraz wam zademonstruję pozostałe dwa skille, które są dostępne dla kart i nie tylko dla kart, bo także dla innych buffów, ale tylko własnych. I jest to Time Dilation. Zwiększa czas trwania wszystkich buffów rzuconych przeze mnie o 15 sekund. Działa na karty i na regeny. To takie rzeczy jak Stone Skin czy na Podprotek też działa, ale to nie ma tą pół biedy, bo to są rzeczy mało istotne. I druga umiejętność to jest Celestial Opposition. Ta jest tuna wszystkim wokół mnie w zasięgu 10 jarmów na 4 sekundy i zwiększa czas działania moich buffów o 5 sekund. Niby mało, ale jednak dużo. Bo jeśli rzucimy kartę, która zwiększa wszystkim buffa o 10% damage'u na wszystkich, na 15 sekund i rzucimy im tego Celestika, to zwiększymy o 1/4 czas trwania tego skilla, więc jest on bardzo przydatny i jest za darmo. Zademonstruję na Ashu. Rzucę mu teraz Arrowa wzmocnionego. Teraz widzimy tika mu Arrow. Jego skille są zwiększone. Rzucę mu Regen. Teraz rzucę mu Time Dilation. Teraz ma 17 sekund. A Regen ma 26. Jeszcze mu Celestika rzuca. I znowu jeszcze przedłużyłem mu działanie tej skilli. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteśmy na Dungu i chcemy pomóc naszemu tankowi, troszeczkę deplusując. Możemy zrobić taką kombinację. Rzucić Heliosa. Rzucić Regena. Próbować wylosować zieloną kartę, akurat nie ma, ale damy mu czerwoną. Następnie przedłużyć mu działanie nie wszystkich tych skilli o 15%. Znaczy o 15 sekund. Wówczas wszystkie jego buffy będą trwały ponad pół minuty. Potem możemy włączyć Stensa i porzucać kilka skilli na paki bobów. Bo dlaczego nie? Cała filozofia polega na tym, że oprócz normalnych skilli healujących musimy mieć w głowie cały czas, że co 30 sekund musimy kręcić kartami i odpowiednio je używać. Teraz wylosowałem akurat Spira i już znam tą kartę i od razu ją spaliłem, żeby zrobić sobie AOE. Teraz każda kolejna karta, która się nada do rzucenia na AOE, będzie się nadawała. Które się nadają? Zależy od sytuacji. Zależy od tego, co będziemy potrzebować. Weźmiemy sobie jeszcze raz tutaj do kart jobowych. I teraz tak, walczymy na przykład z Ravanną. Ravanna za chwilę wyląduje, zrobi się czerwona i będzie stała przez 15-20 sekund i trzeba będzie ją szybko zdepesować, bo będzie miała tarczę. Możemy rzucić Balansa na AOE. Możemy rzucić Arrowa na AOE. Natomiast Spear, Eur, Spire czy Bowl się w ogóle nie przydadzą, bo boss nie atakuje. Zakręcimy, zobaczymy co wylosuje się. Wylosowała się karta akurat na TP. Nie nadaje się, więc samo kręcimy jeszcze raz. Jest na manę. Więc odkładam ją sobie na później, bo mana mi się przyda. Zawsze się przydaje. No i w tym momencie nie zbufuję swojego party oczywiście. W ten sposób nie pomogłem im w tym momencie. Ale dalej mam odłożone AOE i wiem, że za 15 sekund boss znowu wykona swoje ataki i znowu wróci i będzie można z nim walczyć. Więc to są wszystkie skille, które powinniście znać, które powinniście rozumieć. Bardzo przydatna informacja dla wszystkich DPS-ów, tanków, innych ludzi, że niestety karty mają swoje AOE. Rzucenie danej karty ma range około 30 jarmów, nie? Ale to jest rzucenie na kogoś. Natomiast AOE jest od osoby. Jeśli rzucę na przykład na Asha tutaj, rzucę jeszcze jakąś kartę, no wypadł na przykład Spear. Moje ulubione i idealne otwarcie. AOE, Spear. Rzucę na niego i od niego rozchodzi się AOE. Około 10 jarmów tylko. Następnie rzucę mu Celestika. Przez 20 sekund wszyscy, którzy stali koło Asha,
mają 20-sekundowe zmniejszenie off global cooldownów. To jest bardzo przydatne na opening. I tutaj duża prośba do wszystkich po prostu przyjaciół, osób w party, że zbiegamy się do środka, staramy się trzymać mniej więcej blisko astrologa, bo moje buffy są wokół mnie. Lub osobę, która rzucona, czyli na przykład ja stoję daleko, bo nie mogę podejść, bo walczymy na 4, ale DPS-y stoją koło nóg bossa. Tam można rzucić kartę, tam można im pomóc, nie ma problemu. Ale muszą się wszyscy zbiec. Na tym polega cała sytuacja. To jeśli chodzi o karty. Nic więcej nie ma. Kilka skilli atakujących, dosłownie 4, można powiedzieć. Tak, podsumowanie. 4 skilli atakujące, 2 dotki, Malefic jako single target, Gravity jako AOE. Można wziąć Areo jeszcze jako cross-klasę. Skille pomagające drużynie, Disable, Lightspad. Oprócz oczywiście kart, bo karty to jest jakby zupełnie inna zabawka. I 2 stensy. Stens podobny do Scholara i stens podobny do White Mage'a. I skille z nim związane, czyli Aspect Benefic, Aspect Helios i Collective. Te 3 skille. No i nasz Panic Button. Ta filozofia. I kręcenie kartami. Mam nadzieję, że poradniczek się przyda. Ludzie zrozumieją, że działanie skilli będzie zrozumiałe. Polecam bawić się na niższych dungeonach i kręcić kartami, bo to jednak dużo pomaga. To tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć. Wiesz.